No, dzień dobry panie wójcie, jak się podoba impreza? No bardzo się podoba, jestem na niej już od kilku lat i widzę, że z roku na rok impreza jest z coraz większym rozmachem. Dzisiaj chyba przerosło najśmielsze oczekiwania wszystkich, którzy tu przybyli, bo i atrakcje dla dzieci, wszystko za darmo, atrakcje dla widowni, bo nie co dzień zdarza się, żeby widzieć, jak strażacy ochotnicy w akcji próbują ratować osoby uwięzione w samochodzie. To daje do myślenia właśnie i bardzo dobrze, bo to jest od razu taka akcja profilaktyczna, która uzmysławia nam, co się dzieje w momencie, kiedy jest wypadek, jak człowiek może zostać zakleszczony w samochodzie. Także pogoda dopisuje, całe szczęście, że nie pada. Naprawdę wielkie, wielkie słowa uznania tutaj dla organizatorów, oczywiście największe dla głównego pana Marka, którego jest to pasja życia, ale wiem, że ma wielu przyjaciół, którzy mu w tym bardzo pomagają. Pan myśli, że pan wyjdzie z tego żywy? Nie ma szans. Zaufa pan kolegom? No nie ma, zostało na trasie. Mój tatuś! Twój tatuś? Tak. Boli mnie noga, noga mnie boli. Niestety nie możemy wyciągnąć. Smile. Smile. Dobra, panowie! Jedno wiemy, jest widownictwo na kibach. Widzę to chodzi, widzę, widzę! Aż w odlądzie! Oj, oj! Uważajcie, odejdźcie, to będzie taksi. On tu się zatrzyma. Odejdźcie w prawą stronę.